Cześć, w dzisiejszym filmiku będę instalował Androida MIUI na HTC HD 2. Zapraszam. Na samym początku podłączamy telefon kabelkiem do komputera. Włączamy telefon. Podczas włączenia przytrzymujemy czerwoną słuchawkę. Teraz wyciągamy sobie kartę pamięci, podłączamy ją do czytnika lub wybieramy opcję czwartą i zgrywamy sobie dwa pliki, czyli ROM i spolszczenie, na kartę pamięci. Ja już to zrobiłem, więc od razu przejdę do opcji piątej. USB Flasher. I teraz na komputerze programem HT2 Toolkit ustawiamy sobie rozmiary partycji. U mnie jest to 150 MB i cache 5 MB. Na system powinno być trochę mniej, ale u mnie przy mniejszej ilości nie chciało się zainstalować, więc po prostu możecie sobie spróbować to zmniejszyć. Jeżeli Wam się nie będzie chciało zainstalować, to po prostu dodać trochę MB. Klikam Repartition. OK. Partycje są już tworzone. Finish. Teraz możemy już sobie odłączyć telefon. Teraz wybieramy opcję 8 od Recovery. I zatwierdzamy zielonym. Wybieramy sobie opcję Install Zip from SD Card. Choose Zip from SD Card. MIUI US HD2. Yes. Teraz musimy chwilę poczekać, aż nam się zainstaluje. Już mamy zainstalowane. Teraz wybieramy znowu Choose Zip from SD Card i wybieramy MIUI Polska. 237. Yes. Teraz chwilę czekamy. Mamy instalowane spolszczenie. No i oczywiście, jeżeli ktoś nie chce wersji polskiej, oczywiście pozostawię sobie angielską, czyli nie instaluję tego spolszczenia. I teraz reboot system now. Już jak widzimy, telefon nam się uruchomił.
Teraz szybka konfiguracja. Polski, gotowy. Jest to ROM bardzo stabilny i w 100% go polecam. Jest to jeden z najpopularniejszych ROMów i najlepiej działających na HD2. Model HTC HD2, wersja z systemu Android 2.3.7, procesor 1.0, RAM 512, pamięć wewnętrzna, no i tak ten. Ten RAM jest z tego w zasadzie taki sławny, że można na nim wszystko edytować. Możemy sobie nawet przerobić go na powiedzmy, no nie wiem, ale dokładnie możemy sobie go sami modyfikować, my wszystko możemy w nim edytować. Możemy zmienić skórki, nakładki. Można go też przerobić, żeby wyglądał tak jak na przykład ROM z HTC z Sense 4.3.2. Jest to po prostu ROM, który ma bardzo dużo możliwości i no w zasadzie chyba działa najlepiej. W tym filmie to na tyle. Zapraszam do oglądania moich kolejnych, komentowania, subskrybowania i oddawania ocen. W następnym filmie postaram Wam się pokazać, jak zainstalować Androida w wersji 4.3. To do kolejnego razu. Pozdrawiam.